stormy water, to be near you, to be free. Zaprosiliśmy do współpracy uczniowskie kluby sportowe i młodzież, dzieci z terenu całego powiatu i można powiedzieć, że jest takie wydarzenie w postaci pod nazwą Rozgrzewka przed Euro 2012. Organizujemy to jako powiat kościerski we współpracy z miastem Kościerzyna, z Centrum Kultury i Sportu. Dzisiaj na kościerskim rynku różnego typu zawody i celebrowanie tego, co nas czeka, wielkiego wydarzenia, czyli Euro 2012 w Polsce. Kościerzyna i powiat kościerski kibicuje i przeżywamy to jak cała Polska. Na pewno wielu naszych mieszkańców jest kibicami i będzie to wielkie wydarzenie. No chcemy uczcić ten historyczny moment. Oglądałem tutaj występy i pokazy i naprawdę myślę, że mamy młode tutaj talenty, które pewnie w pierwszej kolejności mogą pograć w naszej Kaszubi czy w innych klubach sportowych, ale też myślę, że jest szansa na to, że zagrają na większych imprezach. Trzeba promować sport i zdrowy sportowy styl życia. Ja będę kibicował, nie wiem, myślę, że tutaj albo na rynku, albo w domu ze znajomymi. Niestety biletów nie wylosowałem, więc tak jak większość Polaków będę pewnie kibicował w jakiejś grupie naszej reprezentacji. Szkoła numer 3. Bardzo prosimy. I już strzelamy. I nie ruszamy. Bramka. Jedna już mam. Proszę bardzo. Pierwszy strzał. I 1-0. 1-1. Przepraszam. Na sygnał. Proszę bardzo. Drugi. A co trzeba zrobić, żeby być dobrym piłkarzem? Brawo, moi drodzy. No. Dziewczyny, zapraszam. Trzeba batelszy szybko kobiegać i nie mieć opanowanie z piłką. A jak wam idzie dzisiaj na konkursie? Dobrze się bawimy. Tam no... wszystkie konkurencje wygraliśmy. 3-4 strzały i mamy 3 trafione. Kolega numer 5 zawodnik. Uwaga, momencik. Proszę bardzo, 5 zawodnik. Strzelamy. I bramka. 5.